Jak opisać wolność? Kiedyś dużo nurkowałam i kojarzy mi się z wolnością ten brak grawitacji, cisza wokół i to, że liczy się tu i teraz. Człowiek wolny to ten, który może być sobą w pełni tu i teraz. Jak pomóc komuś, kto wolność stracił? No myślę, że przede wszystkim być i nie zostawiać go. Pies czy kot? Kot. Koty są wolne i śmieszne. Chleb czy wino? Chleb na co dzień, wino od święta. Ulubiona potrawa? Kotlety mielone. A czytałaś Władcy Pierścieni? Parę razy. Czy wierzy siostra w cywilizacje pozaziemskie? Te ufolutki, które mi kradną klucze. Czy jest jakiś obraz, który zapamiętałaś na całe życie? Obraz? Kurczę, ekstaza świętej Teresy. Serce czy rozum? Oba. Nie można wybrać? Najlepiej współdziałają, bez współzespół. A góry czy morze? Góry. Oczywiście nad morzem to nie za bardzo wiem, co robić, a w górach to zawsze szlaki, wyprawy. No ale przecież nurkowałaś. Nurkowałam, ale tutaj to jest jednak co innego. Morze mi się kojarzy z wylegiwaniem na plaży. Zresztą w polskim morzu nie nurkowałam, jeśli już to w Egipcie. Jest takie miejsce, gdzie jest się bliżej Boga? Pojednane serce. Ale nic fizycznego? Żaden szczyt, żaden wierzchołek? No są takie momenty wow, kiedy naokoło jest tak piękna przyroda, że człowiek jest bliżej Boga. Tak, to pewnie też tak działa. Kim chciała zostać siostra w dzieciństwie? Rodzina wspomina, że chciałam zostać bezdomną i podobno nawet nie chciałam chodzić do szkoły, mówiąc, że w takim razie mi się nie przyda do wymarzonej profesji. Największa wpadka? Te mam. Kiedyś zostawiłam klucze do własnej celi zakonnej w więzieniu, a zabrałam klucze do kaplicy. Musiałam je oddawać. Pamiętasz nauczyciela, który dał ci najwięcej? Chyba najwięcej zawdzięczam nauczycielowi filozofii. Rzeczywiście wzbudził we mnie zapał do wchodzenia w to, co inny człowiek ma w głowie, w myślach. Wtedy to byli filozofowie, dzisiaj jest to pasja spotkania z człowiekiem. Czy we współczesnym świecie ludzie stają się sobie coraz bardziej obcy? Ja nie patrzę na to tak pesymistycznie, bo wydaje mi się, że każdy z nas dąży do spotkania. Wydaje mi się też, że te wszystkie komunikatory, Facebooki, Messengery, co tam kto ma, to też jest wielki głód relacji. Jak wygląda życie po śmierci? No, czekam, żeby się dowiedzieć. Myślę, że to już będzie taka miłość i relacja z Bogiem, z ludźmi, taka, jakiej tutaj pragniemy, co nam no, nie zawsze wychodzi. A tam już będziemy chcieli tego, umieli kochać, być razem. Jak Cię widzą inni? No, ostatnio w czasie spotkania młodzieżowego, a czasem słyszę takie słowa, zwykle mówią, a jednak siostra jest normalna. No i nie wiem, jaka miałabym być inna. Dlaczego wstąpiłaś do zakonu? No, to dobre pytanie właśnie. Do dzisiaj się zastanawiam, ale tak myślę, że najważniejsze były słowa z Biblii, które mnie totalnie urzekły i to było, jeśli chcesz. Nie żadne musisz. Tego chcę od Ciebie, bo wtedy bym pewnie nie poszła, ale ta propozycja, jeśli chcesz, no to zechciałam. Czy pomaganie jest trudne? Nie lubię słowa pomaganie, ale bycie z człowiekiem, no tak jak każda relacja chyba, bo to o to wychodziło. Czasem wymagające, ale też piękne, więc. Często pracujesz z więźniami. Co jest najważniejsze w takiej pracy? Żeby się nie bać, bo oni patrzą, czy będziesz kolejną osobą, która się przestraszy tym, co zrobili. Wysłuchać, a zwłaszcza to być i nie zostawić, kiedy się już wie. Jak pomóc komuś, kto stracił wolność? Być z nim, nie zostawić. Tylko tyle? Myślę, że to najważniejsze. Zostali zostawieni przez wielu. Wielu się zawiodło.
tego oczekują chyba najbardziej. To często taki ciężar, który trudno unieść. To znaczy tak, wydaje mi się, że samemu to się nie da rady i to się nie ma co łudzić. Czasami jest bezradność taka, która po prostu przychodzi, bo się nie widzi efektów, a z drugiej strony no, jest taki piękny moment spotkania, który mi zawsze dodaje siły, kiedy ktoś właśnie mówi, co zrobił i oczekuje, czy wrócę i już jest taki zupełnie szczery. Mam też wsparcie sióstr, które zawsze za mnie modlą. Jak ja idę, to one są ze mną, to nie tak, że idę sama. No i mam wiarę i Boga, który może wszystko. Pamiętasz spotkanie, które było dla Ciebie najważniejsze? Jeśli chodzi o najważniejsze, to pewnie trudno tutaj powiedzieć. Pamiętam takie spotkanie, które na pewno było ważne. Jeszcze byłam licealistką, wracałam z imprezy w Warszawie nocnym autobusem. Usiadłam, jak wszyscy ludzie, tam przy kierowcy, a z tyłu siedziało dwóch mężczyzn. Jeden był zakrwawiony i tak jak zobaczyłam, to zaczęłam się modlić za niego. Wszyscy reagowali po prostu warszawską ignorancją i w ogóle nie reagując po prostu. Więc stwierdziłam, kurde, wcale nie jestem lepsza, że się modlę, a nic nie robię. Podeszłam, okazało się, że dwóch mężczyzn właściwie nie potrzebuje pomocy. Pobili się przed chwilą, już się zdążyli pogodzić, jeden miał przetrącony nos, a cała ta krew to była z nosa i wszystko było ok. No i tak stałam przed tymi mężczyznami w jakiejś sukieneczce z imprezy i stwierdziłam, kurczę, coś by cokolwiek zrobić. Wzięłam chusteczkę i zaproponowałam mu chusteczkę. To było bez sensu, bo oczywiście ta chusteczka mi była po nic, cały był we krwi. No ale pan zareagował tak do mnie, dziękuję, bardzo chętnie wziął i mówi do drugiego, zobacz jaka ta pani jest dobra. A drugi, ta pani nie jest dobra, ta pani jest normalna. I to mi zostało. Czym jest miłość? Miłość byciem z drugim takim, jaki jest, relacją. Super sprawą.